No i tutaj chciałabym, o, Agnieszka Maszkowska dała link, tutaj widzę, który działa, także super, dziękuję Agnieszka, na czacie macie link. Ja bym chciała na początku też Was zapytać, jakie macie skojarzenia z design thinking? Z czym Wam się to kojarzy? Bardzo jestem ciekawa, czy wykorzystywaliście może design thinking w jakichś swoich działaniach, być może przy okazji, może nie tylko działań społecznych, ale biznesowych. Nie wiem, czy ktoś tutaj, widzę, że ktoś Maciej pisze. Bardzo chciałabym, żebyście się podzielili też swoimi po prostu skojarzeniami, tak? Widzę, że dużo osób nie zna tej metody. No to tym bardziej będę wiedziała, żeby też powoli i nie przeskakując, jakby krok po kroku Was przeprowadzić przez tą metodę. Tutaj Jarosław pisze, że tak, do projektowania nowych procesów. Tak, bo to też oczywiście jak najbardziej pasuje nie tylko do tworzenia pewnych produktów, pewnych pomysłów, ale również właśnie pewnych usług na przykład. Widzę, że jeszcze piszecie, to będę sobie tutaj zaglądać dalej. I może zacznę trochę od takiej historii, żeby Was wprowadzić w ogóle, jak się pojawił design thinking, bo na początku design thinking się jakby pojawił przede wszystkim właśnie w procesach designerskich, czyli w procesach wymyślania różnych produktów. I to jest bardzo ciekawe, że bardzo często z wcześniej w latach, do lat 80. w takich właśnie działaniach designerów bardzo ważna była forma. Tutaj macie przykład bardzo taki, można powiedzieć, książkowy, czegoś, co powinno służyć do wyciskania soku z owoców. Jest to słynna wyciskarka soków, zaprojektowana w 1990 roku. No i to jest też przykład tego, że bardzo często ten design szedł właśnie w kierunku formy bardziej, żeby to wyglądało pięknie, albo być może trochę mniej, żeby to było praktyczne i żeby można było łatwo z tego skorzystać, więc na pewno bardzo pięknie to wyglądało gdzieś na półce, ale może niekoniecznie warto, czy łatwo można było z tego skorzystać. Widzę, że tutaj część osób pisze, rzeczywiście dużo korzystaliście też właśnie przy okazji chociażby aplikacji webowych lub mobilnych, bo tak, rzeczywiście jest to też metoda, którą się często wykorzystuje w branży technologicznej. Super, więc bardzo też proszę, żebyście w razie czego dopisywali swoje uwagi, ci zwłaszcza którzy z Was, którzy mają swoje doświadczenia. I ten design thinking, który się pojawił jako no, pewna nazwa, tak naprawdę zebrał doświadczenia bardzo różnych metody, które były wcześniej właśnie obecne w biznesie i w projektowaniu, w designie i takie podejście najszersze, można powiedzieć, nazywa się human-centered design, czyli jest to takie podejście, które skupia się przede wszystkim na tak zwanym użytkowniku, czyli po prostu tym człowieku, dla którego są projektowane pewne rozwiązania. I tutaj w formie trochę takiego żartu, jak wyglądały usługi i produkty przed erą human-centered design, no były bardzo skomplikowane, bardzo trudne w obsłudze i no sprawiały po prostu użytkownikom bardzo wiele problemów. I kwintesencją właśnie takiego podejścia jest ten cytat z Donalda Normana z takiej książki bardzo ciekawej, Design na co dzień. Może ja to przeczytam szybciutko. Rzeczy, z którymi stykamy się na co dzień, dla nas są źródłem frustracji, coraz bardziej skomplikowane deski rozdzielcze w samochodach, coraz bardziej zautomatyzowane mieszkania z sieciami domowymi, złożonymi systemami audio i wideo, czy kuchni z coraz większą ilością nowoczesnej technologii. To wszystko sprawia, że życie codzienne przypomina czasem niekończącą się walkę z chaosem, ciągłymi błędami, irytacją oraz kołowrót wiecznych aktualizacji i napraw. No właśnie, i to jest takie jakby to podejście, które było charakterystyczne wcześniej i które zostało, można powiedzieć, zrewolucjonizowane przez ludzi z Uniwersytetu Stanforda, którzy wprowadzili właśnie metodę design thinking do projektowania, obecnie również wprowadzają do tego, co nazywamy innowacjami społecznymi, czyli do takich działań społecznych. I tutaj macie bardzo taką króciutką właśnie historię, bardzo polecam Wam też stronę tej organizacji IDEO, czyli takiej organizacji, która zajmuje się propagowaniem design thinking w bardzo różnych właśnie kontekstach, nie tylko w tych biznesowych, ale również w tych społecznych, no i w Europie również
zaczyna się na początku 2000 lat. Taka kariera design thinking, mam wrażenie, że w Polsce w tej chwili jesteśmy na takim piku, jeżeli tak mogę powiedzieć, zainteresowania, bo jest mnóstwo różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i ten design thinking rzeczywiście pojawia się w bardzo różnych kontekstach. Tutaj piszecie właśnie, że kłania się chociażby minimalizm, tak? Bo oczywiście czasami ta prostota jest dobrym wyjściem, zwłaszcza w tym designie. Czasami ta prostota również się pojawia w tych rozwiązaniach społecznych. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj macie Tima Browna, właśnie z tej organizacji IEO, który mówił trochę, czy mówi właśnie w tym krótkim fragmencie tak naprawdę o co chodzi w design thinking. I chciałabym, zanim jeszcze do tego dojdziemy, bo przypomniałam sobie o dwóch rzeczach i do jednej już nie wrócimy, bo chciałam narysować piękną mapkę, żeby zapytać skąd jesteście, może na końcu się uda. Bardzo długo ćwiczyłam, więc bardzo chciałabym to wykorzystać. Ale dosłownie pół godziny przed naszym webinarium zajrzałam do nowego tygodnika powszechnego, muszę tylko zobaczyć gdzie tutaj jestem, o, gdzie napisane jest o ekonomicznym Noblu najnowszym. I to jest bardzo ciekawe, bo ekonomiczny Nobel został w tym roku dany takiemu małżeństwu z Indii, którzy zajmują się właśnie innowacjami w zakresie takich działań społecznych, między innymi w kwestiach dotyczących budowania czy podwyższenia umiejętności uczenia się w krajach rozwijających się. I oni bardzo dużo właśnie pisali o tym, że bardzo często działalność pomocowa polegała na tym, że budowano szkoły, wydawało się, że to wystarczy. I oni zwracają na to, że nie, że w rzeczywistości trzeba odpowiedzi szukać w praktyce i dopiero na tej podstawie projektować pomoc. Bo nagle się okazało, że mamy budować szkołę, ale jak wodę, to do tej szkoły jak przyjdą, to nie będą się mówić. Albo na przykład używamy niedostosowanych. To, co jest innowacyjnością, że potem następują cykle i to ta powtarzalność też jest ważna. Prototypowania, testowania i poprawiania. To jest taki sposób myślenia, który polega na tym, że zanim coś wymyślimy do końca, to trzeba bardzo często wychodzić do przedsiębiorców, testować, sprawdzić, rozmawiać z ludźmi. Oczywiście to działa, bo tutaj już trochę do tego design thinking. Bardzo mi się podoba diagram, bo zawiera w sobie z jednej strony bardzo proste pokazanie, proces, z drugiej strony to jest bardzo dużo skomplikowanie, powtarzalne. Trzy etapy, że z jednej strony mamy etap inspiracji, później mamy proces ideacji, o tym też będziemy mówić, i implementacji. Jak na tym rysunku widać, one się ze sobą bardzo łączą. One się ze sobą powtarzają. Też w praktyce, moja praktyka, że sami zdarza, że wydaje nam się, że mamy tyłów na wydaniu, ale bardzo udało się zespołami do ludzi, się, że dało coś ważne, dobrze działające, to się okazało się, że inaczej. Właśnie ta powtarzalność tutaj jest niezwykle ważna i bardzo chciała o niej też często mówić. To jest troszeczkę to samo, właśnie, no już nie w sposób graficzny, ale to, że w takim działaniu, słuchania ludzi, ale to na bardzo uważnego, w którym musimy zawiesić trochę nasze wyobrażenia na temat tego, co dla ludzi jest ważne, albo jak nam się wydaje, dlaczego jakaś grupa ma pewien problem, albo które rozwiązania są najlepsze. Bo bardzo często się zdarza tak, że jeżeli wychodzimy i chcemy na przykład pomóc jakiejś grupie, to my wychodzimy już z konkretnymi rozwiązaniami, trochę nie pytając się ich o to, co w rzeczywistości mogłoby zadziałać.
Czasami mówię o takim chyba najbardziej kuriozalnym przykładzie, kiedy jedna z organizacji społecznych zrobiła aplikację dla osób będących w bezdomności, która miała pomóc im szukać pracy. Bardzo szczytny, dobry cel, poszło na to sporo kasy z Unii Europejskiej, bo to było w ramach projektu europejskiego, natomiast no, nikt nie wpadł na to i nikt nie sprawdził, ile osób z bezdomnością ma na co dzień smartfony. Rzecz banalna, ale też pokazująca, jak łatwo strzelić, że tak powiem, gola nie tam, gdzie trzeba, kiedy nie będziemy z ludźmi rozmawiać i nie będziemy z nimi rzeczywiście w kontakcie. No i to jest jakby, kiedy myślimy właśnie o design thinking, jako o sposobie projektowania również tych rozwiązań społecznych. To dla mnie najważniejsze są trzy rzeczy, o których tutaj chciałabym powiedzieć. Podążanie za użytkownikiem. To jest słowo po angielsku user. W działaniach społecznych problem, jak o tym mówić, bo to mieszkańcom, jakby poszczególne grupy. To jest takie słowo, które się używa w biznesie. To podążanie za użytkownikiem, to mówiłam przed chwilą. Mamy słuchać, mamy też pytać się, co działa, a co nie. Obserwować. Za chwileczkę trochę więcej. Ma zróżnicowanych zwłaszcza zmiernie wrażliwych, nie dotyczy zgodności. I to też bardzo akcji, mamy taki powiem, akcji masz głos, że w akcji masz głos samotnych wilczyc, dlatego że i zawsze za sobą. No i że design thinking świetnie to dostosowane, bo design thinking jest zrobiony dla grup, bardziej one są zróżnicowane. One mogą być zróżnicowane w tym wieku, zainteresowań, pod kątem samości i nawet widać, jest to też taki moment, który my bardzo często zapraszamy przy projektowaniu naszych działań właśnie tych użytkowników, czyli tych ludzi, chcemy pracować na końcu, na których robimy te rozwiązania. No i słowo iteracja, czyli powtarzalność, to jest ten właśnie na początku, czyli często w tym powtarzamy, robimy niby, ale w rzeczywistości są jakby uczenia z złych rozwiązań, pewnych porażek, z pewnych błędów i ta iteracja i ta powtarzalność jest taką cechą bardzo charakterystyczną. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni, czy mnie dobrze rozumiecie, to też piszcie dobrze, ja będę tutaj patrzeć, bo bardzo bym chciała, żeby to było zrozumiałe, zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy słyszą o design thinking. No i tutaj macie rozpisany proces w poszczególnych etapach. To jest troszeczkę jakby zrobione w kontekście tego, jak ja pracuję. Bardzo często w różnych opracowaniach, z jakimi się spotkacie, nie ma tej pierwszej części, ale być może ona jest taka oczywista, że po prostu nikt o niej nie pisze. Więc to jest wstęp, mówi się o wyzwaniach, czyli takie, które chcecie rozwiązać w razie design thinking. Więc tutaj mamy, na początku musimy coś zrobić i czasami zdarza się tak, wiemy dokładnie, co chcemy zrobić. Chcemy ustalić grupę na przykład, albo na przykład chcemy sprawić, żeby no, tak jak z studentami na przykład, będzie lepiej się uczyć w uniwersytetu. Tak? I to jest taki wstęp, definicja, która jest bardzo wstępna, dlatego że ona bardzo często podlega zmianom w trakcie procesu. Nie możemy się tego kluczowo trzymać, bo czasami właśnie musimy robić krok do tyłu. Później mamy empatyzację, o której też więcej będę mówić. I może przejdźmy do właśnie do tej empatyzacji. I tutaj też chciałabym powiedzieć, że to słowo empatyzacja, ono się oczywiście odnosi do empatii, przy czym to nie jest taka empatia wyłącznie, która nam się kojarzy z tym, że się wczuwamy, jak się ktoś czuje w danej sytuacji. Oczywiście jak najbardziej to też, ale jest też takie pojęcie empatyzacji kognitywnej, czyli empatyzacja, która oparta jest o znajomość właśnie tego użytkownika, tego, co on myśli, tego, jak żyje, czyli jest oparte o bardzo dokładne badanie, to, co nazywamy w działaniach społecznych bardzo często diagnozą społeczną. I to jest niezwykle ważny etap, bez tego tak naprawdę nie ma design thinking. To, co musimy tutaj zrobić, to musimy zebrać bardzo różne informacje z różnych źródeł na temat tego, kim jest nasz odbiorca.
Może na przykładzie będę mówić, żeby to było prostsze. No, na przykład w Blitzbarku Warmińskim, jak pracowaliśmy nad ofertą kulturalną instytucji kulturalnej, jaką jest zamek w tym Blitzbarku, zastanawialiśmy się, kim jest odbiorca. I robiliśmy to w bardzo różny sposób. Korzystaliśmy z danych, które już były o tych odbiorcach, na przykład z danych, kto, ile się sprzedaje biletów, w jakim czasie, kto na przykład użył, nie wiem, kto korzysta z fanpage'a z zamku, poprzez na przykład robienie ankiet, bo zamek robił też takie ankiety na przykład w Noc Muzeów. I musieliśmy znaleźć jak najwięcej informacji, które już oczywiście czasami były, na temat tego, kto do tej pory korzystał. Bardzo ważne jest zrozumienie, co, dlaczego oni korzystają na przykład z takiej oferty, tak? Dlaczego oni przychodzą do tego zamku. No była też bardzo ciekawa grupa tych, którzy nie korzystają z ofert zamku i też staraliśmy się zrozumieć, dlaczego tego nie robią. I też tutaj pokażę wam, w jaki sposób możemy też te potrzeby bardziej dokładnie określić. Możemy oczywiście używać badań społecznych w mniejszym, większym zakresie. My w takich akcjach społecznych, kiedy też mamy bardzo często ograniczone zasoby, robimy różnego rodzaju akcje, które są związane z diagnozą społeczną, które też włączają właśnie tych na przykład mieszkańców do pewnych działań. Czyli na przykład, tutaj za chwileczkę wrócimy do tego slajdu, to jest przykład też naszych działań Fundacji SocLabs, chociażby tutaj ten pierwszy element piszący pytania z programów, stworzenia programów rewitalizacji. Kiedy w parku, w czasie, kiedy była taka garażowa wyprzedaż, zrobiliśmy takie miejsce, stanowisko, gdzie na sznurku powiesiliśmy pytania, które chcieliśmy zadać mieszkańcom. I chcieliśmy poznać właśnie ich dokładnie potrzeby, ich problemy na obszarze, który był przeznaczony do realizacji. I to bardzo działało, dlatego ludzie byli bardzo zaciekawieni, co to jest, podchodzili i wchodzili. Czyli to jest też zachęcanie do tego, żeby ludzie po prostu przyszli do nas, albo znaczy wychodzimy do nich i żeby z nami oni rozmawiali. Tu macie też przykład inny, przykład wlepek, czyli też bardzo prosta metoda badania potrzeb, też sprawdzania, dlaczego na przykład ktoś korzysta z instytucji kultury, to jest właśnie przykład z Domu Kultury, gdzie mamy tą tablicę korkową z pytaniem, tutaj jest takie zdanie, które należało dokończyć, przychodzę do Domu Kultury, bo. I to też jest jakby bardzo fajny sposób i taki nieabsorbujący, nie poprzez skomplikowaną ankietę, zapytania ludzi, dlaczego przychodzą i dlaczego jest im potrzebny ten dom kultury. Jak najbardziej są to proste bardzo sposoby, ale bardzo też łatwo można właśnie dotrzeć do tego naszego tak zwanego usera, czyli użytkownika. Tutaj macie przykład innego rodzaju zbadania właśnie tych potrzeb w takich działaniach społecznych, bo o tym oczywiście mówimy. To są spacery badawcze, to też są przykłady, z których korzystamy w Fundacji SocLab. Akurat po lewej stronie to jest przykład, o którym niedawno czytałam w jednym z miast holenderskich, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy to też u nas w Polsce się robi tego typu działania, kiedy bada się, w jaki sposób osoby na przykład z niepełnosprawnością, osoby niedowidzące chodzą po mieście, z jakimi barierami mają do czynienia, tak? I tutaj jest przykład, kiedy burmistrz tego miasta z białą laską, z zamkniętymi oczami, no musi przejść przez jakiś fragment miasta, żeby po prostu właśnie zempatyzować, zrozumieć tego użytkownika w sposób taki nawet dosłowny. Tutaj właśnie Maciek pisze na czacie, że empatyzacja powinna pomóc wczuć się w użytkownika i zrozumieć jego potrzeby i to jest bardziej opisowa charakterystyka niż demograficzna. Jak najbardziej, chociaż oczywiście czasami ta demografia też może pomóc. Tutaj właśnie mówimy o tym, żeby to bardziej było opisowe i jakościowe, jak mówimy czasami w socjologii. A po prawej stronie macie przykład też działań Fundacji SocLab, kiedy z mieszkańcami jednej z dzielnic takich, które są uważane za taką gorszą dzielnicę, robiliśmy spacer badawczy, czyli razem z mieszkańcami, z którymi projektowaliśmy pewne rozwiązania dla tej dzielnicy, chodziliśmy po tym osiedlu, zadawaliśmy im pytania, jak się czują, czy im brakuje, czym się kojarzy. No i też mam tutaj wrażenie z tych spacerów badawczych, że świetny sposób na
słuchanie, świetny sposób na zadawanie pytań, ludzie się otwierają, też ludzie jak widzą pewną przestrzeń, to wtedy o wiele łatwiej im mówić o tej przestrzeni i też o wiele łatwiej po prostu przekazać pewne informacje. Mhm. Tutaj, że Sylwia mówiła, że brała udział właśnie. Bardzo się cieszę, że się bał. I rzeczywiście nadal. Przykładem różne fundacji są praca z mapami. Jest właśnie taki wyjściowy w empatii użytkowników. Polega na tym, że prosimy naszych użytkowników, na przykład mieszkańców osiedla, żeby narysowali swoje osiedle, tak jak widzą, z takimi punktami, które są dla nich ważne, żeby to była taka osobista mapa, taka subiektywna, nie odwzorowanie mapy Google, bo nie o to chodzi. My też wykonujemy tę metodę zarówno w pracy z dorosłymi, jak i z dzieciami. No i muszę powiedzieć, że naprawdę z mojego świata bardzo dużo mówić o tym, jak się czują w danej przestrzeni. I robią to w sposób, żeby powiedzieć, nawet nieświadomie przekazują nam te informacje, bo oni po prostu opowiadają o tej mapie. Bardzo często opowiadają o swoich emocjach. Jakby trochę jest to takie nieosobiste i otwierają się o wiele łatwiej niż na przykład w sytuacji wywiadu. Czy mapy mentalne zbliżone są do mind mapy, czyli mapy, no to chyba to jest to samo, rozumiem, tak? Mind mapy, czyli mapy mentalne po angielsku. Przypuszczam, że to jest ta sama metoda. I po prawej stronie macie przykład, kiedy w ramach konsultacji społecznych bardzo często korzystam. W ogóle mapy, ludzie potrafią korzystać z map, zwłaszcza z takich map uproszczonych, więc to też jest przykład, kiedy oni potrafią, to jest nie potrafią opowiedzieć o pewnych problemach, kiedy widzą je na mapie, tak? Jest im o wiele łatwiej, także na pewno mapy to jest coś, co należy skorzystać. No i oczywiście warsztaty różnego rodzaju, my z takich elementów, czy z takich warsztatowych bardzo często korzystamy. Kiedy zapraszamy pewne grupy do rozmowy, oczywiście w sposób ustrukturyzowany. Jednym z takich przykładów, być może Wam znanych, to jest World Cafe, czyli warsztat, który polega na tym, że zadajemy konkretne pytania przy tak zwanych stolikach tematycznych. Ludzie pracują w małych grupach i też moim zdaniem to fajnie działa, dlatego że ludzie bardzo często w rozmowach, w takiej nieformalnej atmosferze o wiele więcej mówią, niż gdyby powiedzieli właśnie w przypadku ankiety, czy też w przypadku jakiegoś formalnego wywiadu. Na chwilkę jeszcze wrócę, żeby nie zapomnieć o rzeczach ważnych, o których jeszcze chciałabym powiedzieć w empatyzacji. To jest ten trzeci punkt, wyjść do naszych odbiorców. I to, słuchajcie, jest niby banalne. My jako ludzie, na przykład, którzy działamy społecznie w naszych organizacjach pozarządowych, wydaje się, że to jest dla nas oczywiste. Ja od wielu lat działając i obserwując różne organizacje, raczej mam takie poczucie, że my bardzo często jesteśmy sami dla siebie, że my zamykamy się w swoich takich bańkach, w organizacjach pozarządowych. Nam się wydaje, że my już wiemy, co ludziom trzeba. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana grantoza, czyli skupienie się na tym, gdzie są źródła finansowania i gdzie można dostać pieniądze i grant. No i po prostu zapominamy o tym, że my musimy wyjść do ludzi i z nimi rozmawiać, co jest im potrzebne. Jako przykład podam świeżutką anegdotę, kiedy to studenci, którzy pracują nad pewnymi rozwiązaniami dla studentów, czyli dla siebie. Im się wydawało, kiedy na początku napisali wyzwanie projektowe, które dotyczyło tego, że oni nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem w weekend, gdy się zaczyna piątek i studenci chcieliby gdzieś wyjść jakiś czas z ludźmi, ze swoimi znajomymi, ale nie mają jakby dostępu do informacji. Wydawało mi się, że to jest takie ważne i to właśnie będzie to, nad czym będą pracować. A później zrobili krótkie ankiety, takie dosłownie quizowe wręcz, kiedy poszli do kilku roczników i kilkadziesiąt osób zapytali, poprosili, żeby na krótkich, malutkich karteczkach, post-itach napisali trzy najważniejsze problemy dla ciebie jako dla studenta i studentki. I nagle się okazało, że musieli od początku zacząć, tak? Bo się okazało, że wcale to, co oni wymyślili i jakby im się wydawało oczywiste, wcale takie nie było ważne dla większości osób, które było zapytane, więc na pewno design thinking to nie jest robienie czegoś na biurka, trzeba wyjść do ludzi i zacząć z nimi rozmowę. Różne sposoby diagnozy, żeby właśnie nie robić tylko ankiety, ale żeby spróbować, jeżeli chcemy, żeby to było jakieś badanie społeczne, jednak
jakiegoś elementu takiego warsztatowego, animacyjnego. To też fajne, dlatego że od razu włączamy ludzi do projektowania, tak, rozmawiamy z nimi. Czasami zdarza się tak, myślę, że bardzo pożądane, że działania, które jesteśmy, tak, i których nie jesteśmy członkami, tak jak było na przykład z tymi osobami właśnie będącymi z bezdomności, że zapraszamy ich do procesu projektowania od początku. I to jest ta kooperacja z użytkownikiem, która też wydaje mi się, że jest bardzo ważna. Zapraszamy ich do tego, żeby wspólnie wymyślać rozwiązania, diagnozować potrzeby. I chciałabym teraz pokazać jeszcze w empatyzacji trzy właśnie narzędzia, które są wykorzystywane przez centrum obywatelskich, których ja korzystam. To jest ten link, który Agnieszka w czacie, ale też będzie w naszej prezentacji. Pierwsze narzędzie to jest persona, to jest takie narzędzie już oczywiste w biznesie, czyli tak w marketingu na przykład, czyli określamy, dokładnie myślamy pewną osobę, która reprezentuje grupę odbiorców i wchodzimy bardzo głęboko, jakby wyobrażamy sobie ją nawet z imienia i nazwiska, nie wiem, ze zdjęcia czy z rysunku, opisując co ona robi, jak myśli, jak się czuje, jak jest związana na przykład z danym problemem, tak, oczywiście robimy to też w kontekście tego problemu, który chcemy rozwiązać i persona jest takim narzędziem, które ja bardzo często wykorzystuję, ale też moim zdaniem ono nie jest niewystarczające jest jako jedyne. Na pewno tych person też trzeba mieć kilka, dlatego że zazwyczaj te grupy, dla których działamy, czyli te grupy użytkowników, one są wewnętrznie też zróżnicowane. Tak? To nie może być jedna persona, bo raczej to musi być kilka person, czyli osób, które są charakterystyczne dla danego środowiska. To nie jest też konkretna osoba, którą znamy, żeby było też jasne. Drugie narzędzie to jest propozycja wartości, też bardzo ciekawe narzędzie i też wydaje mi się, że bardzo proste, ale też porządkujące ogrom informacji, które możemy w ramach diagnozy dostać. Tu jest przykład dla usługi, która już istnieje, kiedy chcemy poprawić na przykład jakąś źle działającą usługę i w propozycji wartości zastanawiamy się, co najbardziej użytkownikowi przeszkadza w danej usłudze czy ofercie, co użytkownik ma do zrobienia, czyli jak klient musi przejść, żeby tę usługę zrealizować i jakie korzyści może przynieść ta usługa i ta oferta użytkownikowi. To są takie trzy pytania, gdzie też grupowo właśnie w tej naszej interdyscyplinarnej grupie jakby zaczynamy myśleć o tym, jakie wartości towarzyszą naszemu produktowi, temu, który istnieje, tak, tym, który chcemy poprawić. I ostatnie narzędzie, ścieżka doświadczeń, też bardzo fajne, dlatego że bardzo często mówi się o tym, że design thinking, tak jak zresztą w marketingu już w tej chwili mówi się o tym, że tworzymy nie tylko produkty, nie tylko usługi, ale tak zwane doświadczenie. To jest ta sytuacja, kiedy na przykład wchodzicie do banku i tak naprawdę banki mają bardzo podobną ofertę co do produktów i usług, natomiast to, co sprzedaje bank, bardzo często świadczenie, czyli to poczucie na przykład, kim jesteśmy dla tego banku, jaki styl ma ten bank komunikacji ze swoim odbiorcą. I ta ścieżka doświadczeń to jest też bardzo fajne narzędzie, które krok po kroku nam pokazuje, jak się nasz użytkownik, czy ten właśnie uczestnik czuje, na przykład kiedy ma skorzystać z oferty do kultury. Jak się czuje przed tej oferty, w trakcie, jak może się czuć po tej ofercie. Bardzo fajny sposób uporządkowany poprzez obserwację, oczywiście na podstawie przede wszystkim tych wywiadów, tych działań diagnostycznych, możemy sobie tą ścieżkę doświadczeń po kolei opisać. No i trochę na koniec, na czym polega ten proces empatyzacji z mojej perspektywy. Dostajemy mnóstwo informacji i to jest ten lewy rysunek. To jest w ogóle bardzo ciekawy rysunek, bo to jest stacja metra w Stanach Zjednoczonych po wyborach, ostatnich wyborach prezydenta, kiedy ludzie musieli powiedzieć coś od siebie, jak na baczu trochę. I to jest dla mnie metafora tego, jak bardzo, bardzo dużo musimy zebrać informacji, oczywiście trochę przesadzona, ale w formie takiej zabawowej, a mamy dojść do tych wspaniałych, uporządkowanych skoroszytów, gdzie mamy w koszulkach wszystko poukładane i gdzie wiemy, które najważniejsze informacje, wiadomości, z których należy skorzystać. To jest ten cel, do którego warto dążyć. No i w konsekwencji, bardzo często w design thinking zdarza się tak, że musimy trochę zmienić to, jak rozumiemy dany problem.
to wyzwanie projektowe. Czasami doprecyzowujemy problem, a czasami w rzeczywistości nawet robimy krok właśnie do tyłu i okazuje się, że jednak musimy zupełnie inaczej opisać ten problem. To, co jest ważne, to jest to, że w design thinking, jeżeli coś chcemy zaprojektować, zmienić w rzeczywistości, to robimy to na podstawie bardzo dogłębnej diagnozy i rozmowy właśnie z ludźmi, z tymi użytkownikami. No i mamy kolejny etap, to jest ideacja, czyli wymyślanie różnych rozwiązań. I to jest, słuchajcie, bardzo fajne i to jest też bardzo typowe w grupach, w których ja współpracowałam, że my w ogóle myślimy rozwiązaniami. Bardzo trudno grupę hamować, żeby nie myśleli, że już mają rozwiązania najlepsze jeszcze przed diagnozą. Więc kiedy my naprawdę znamy dobrze naszych użytkowników, kiedy dobrze znamy, z kim chcemy współpracować i dla kogo chcemy robić te rozwiązania, jak oni żyją, myślą, jak się czują, to wtedy możemy dopiero dojść do szukania rozwiązań. I to jest moment, kiedy bardzo często używa się brainstorming, czyli burzy mózgów. Jest taka fajna teoria spiskowa, która mówi o tym, że design thinking został wymyślony przez firmy, które produkują post-ity, czyli te takie samoprzylepne karteczki, bo tutaj się używa bardzo dużo post-itów, czyli oni dużo muszą tego sprzedawać. Myślę, że oczywiście jest to po żartem, po serio, ale jest to taki moment, kiedy my w sposób kreatywny wymyślamy bardzo różne rozwiązania. To jest też przykład tego, żebyśmy byli bardzo otwarci na różne rozwiązania. Tutaj jest moja droga z Białegostoku do Warszawy, kiedyś w pociągu chciałam położyć w sposób oczywisty nogi na tym, tutaj przy tym siedzeniu i nagle zobaczyłam, że jest pod spodem pies. Trochę żartem chcę wam pokazać, żebyśmy byli naprawdę otwarci na bardzo różne możliwości i żebyśmy stosowali pewne metody, które są i pewne zasady, które są bardzo ważne przy burzy mózgów. A mam też takie poczucie, że w polskiej kulturze współpracy one są czasami bardzo trudne. Zaraz powiem dlaczego. Tutaj w tym momencie wymyślania różnych rozwiązań ważna jest ilość, bo z ilości rodzi się jakość. Czyli im więcej rozwiązań, tym lepiej, po pierwsze. Po drugie, nawet najbardziej szalone pomysły są dobre. Naprawdę bardzo was zachęcam do tego. To też jest związane, nie mamy teraz czasu na to, żeby o tym mówić, ale związane z teorią kreatywności, że od najbardziej szalonych pomysłów, czasami odjechanych i niemożliwych do realizacji, dochodzimy do bardzo fajnych. Jako przykład podam, kiedy pracowaliśmy w akcji Masz Głos w Olsztynie, jeden z naszych uczestników chciał przygotować pomysły na to, jak zachęcić ludzi na tak zwaną noc rolkarzy, skate, tak, skate night, to się nazywa, skating night, i mieliśmy bardzo jakby różne pomysły właśnie w czasie burzy mózgów. Jednym z moich ulubionych była msza na rolkach, która doszła do pielgrzymki na rolkach, a skończyła się jeszcze na innych, bardziej realistycznych działaniach. Każdy pomysł powinien być zapisany, no i ostatni element, niezwykle ważny, i to jest też moje doświadczenie, że nam jest tak strasznie trudno w Polsce, jak przez to przejść, czyli nie ma, jest absolutny zakaz krytyki, tak, i z autokrytyki również, bo my bardzo często mówimy, że mój pomysł na pewno jest głupi, ale może powiem, ale na pewno on się nie nadaje, czyli tutaj jest zakaz mówienia nie da się, że to jest niemożliwe, bo w tym momencie kreacji to nie jest istotne, w tym momencie kreacji właśnie musimy wymyślać jak najbardziej nawet szalone pomysły. No ale jak jesteśmy właśnie po tej ideacji, po tej burzy mózgów, mamy bardzo dużo pomysłów, to jest kilkadziesiąt czasami pomysłów, no to zawsze mamy ten problem, co wybrać. I tutaj chciałam wam zaproponować bardzo proste narzędzie, które też jest właśnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którego ja korzystam, które jest bardzo, można powiedzieć, banalne, ale świetnie działa i moje doświadczenie mówi, że naprawdę to działa skutecznie. To jest filtr pomysłów. Nie wiem, czy pamiętacie z matematyki, oś X, oś Y, i jakby oś X na przykład to będzie wartość, która jest dla nas ważna, czyli że na przykład, że coś jest tanie w realizacji lub drogie w realizacji, a oś X to będzie, że coś jest długie w realizacji i coś jest szybkie w realizacji. I teraz te pomysły, które mamy zapisane na tych post-itach, tych kolorowych karteczkach, przeklejamy do odpowiednich ćwiartek tego wykresu. Jeżeli nas interesuje to, co jest na przykład szybkie i tanie, załóżmy, bo jakby różne wartości można sobie oczywiście tutaj dać, to tak naprawdę w sposób bardzo zobiektywizowany, bez żadnych kłótni, że mój pomysł jest lepszy, a twój gorszy,
jakby znajdujemy tutaj te pomysły, które są najbardziej istotne i ważne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie tych wartości, które w naszych działaniach są ważne. Później można zrobić kolejną parę tych wartości i wybrać spośród tych, które już były wybrane, tą jeszcze taką najlepszą pod kątem innych wartości, tą ilość pomysłów, czy liczbę pomysłów, i to w bardzo dobry sposób działa, kiedy mamy no, problem, jak co wybrać, tak? Co wybrać i co zacząć prototypować. No i to jest kolejny element w design thinking, czyli prototypowanie. Zanim pójdziemy i zanim to rozwiązanie będziemy realizować w praktyce, zachęca się w design thinking do różnego rodzaju prototypowania, czyli bardzo prostego, niskokosztowego wyobrażenia sobie i zrobienia tego w takiej formie, żebyśmy zobaczyli, jak to może zadziałać. I tu macie przykłady, zwłaszcza jeżeli się działa z przestrzenią, to wydaje mi się, że to też jest bardzo wdzięczne do tego, żeby to robić, ale w tym prototypowaniu na przykład w Lidzbarku Warmińskim, kiedy to była oferta działań kulturalnych, my zrobiliśmy po prostu plakaty z ofertą, z pokazaniem i zrobiliśmy sobie taką rundę informacji zwrotnej wśród tej zróżnicy w design thinking i tam też byli właśnie odbiorcy tych działań. Tu macie przykład też inny, to może być na przykład, jeżeli to jest usługa jakiegoś typu, to może być tak zwany storyboard, czyli jakby krok po kroku rozpisane, co trzeba zrobić, żeby przez tą usługę przejść. To się stosuje w biznesie, wydaje mi się, że spokojnie można to stosować również w działaniach społecznych. No i później, kiedy mamy już coś, co nam się wydaje po tym czasie prototypowania, że jest niezłe i że możemy spróbować, no to przechodzimy do testowania. Przyznam się szczerze też tutaj otwarcie i też jestem ciekawa waszego zdania, że to testowanie oczywiście czasami w działaniach społecznych jest trudne, ale wydaje mi się, że można robić. Tutaj akurat mam takie przykłady, które dotyczą przestrzeni, bo to też jest jakby chyba najprościej do pokazania, czyli testowanie, czyli na próbę robienia pewnych rzeczy. Czy ktoś z was wie, co to jest za miasto na tym zdjęciu? Może ktoś był w tym miejscu, przed lub po? Osobia pisze, okay. Nie wiem, nie mam chyba żadnej możliwości dania nagrody, New York. O. I Sylwia, że była przed i no właśnie. To jest tam jakby serce Nowego Jorku, które kiedyś było bardzo różnicą, było tam mnóstwo przypadków, przypadali pod samochody, worków. I w tym momencie burmistrz Nowego Jorku doszedł do wniosku, że tam deptak, czyli za przestrzeń otwartą. Oczywiście wiązało się to z ogromnymi też protestami, wątpliwościami i tak dalej, ale oni testowali to rozwiązanie, czyli zamykali tą przestrzeń czas dla samochodzie i kładli nie wiem, donice z kwiatami i po prostu jakby obserwując ludzi, wypróbowywali tą przestrzeń tego, żeby sprawdzić, czy on się rzeczywiście nadaje do tego, żeby ją zamknąć. Robiono też badania, to znaczy na przykład, żeby przekonać ludzi, którzy tam mieli swoje biznesy, sklepki, że to się opłaca, bo to też bardzo często w Polsce w tego typu działaniach ludzie mówią, że będą na tym tracić i okazało się, że obrót na przykład w takich miejscach była też był większy niż w sytuacji, kiedy było dojechać niby samochodem. To pisze o The Highline, tak, też uwielbiam to miejsce w Nowym Jorku, ale to słuchajcie, mogłabym drugi webinar powiedzieć o Nowym Jorku, a to może kiedy indziej. To jest przykład białostocki, to jest plac, który jest skrzyżowaniem w Białymstoku, właśnie tam niedaleko pracuję. I to też jest przykład, kiedy mieszkańcy próbują przekonać miasto do tego i mieszkańców innych, że to nie powinno być skrzyżowanie, tylko to powinna być przestrzeń, w której coś się dzieje, działania artystyczne. I w czasie weekendu w poprzednim roku plac był zamknięty, tam różne rzeczy. A to też jest przykład tutaj w tym testowaniu, dlatego że zabrakło tutaj zanim zbierania takich informacji zwrotnych, takiej systematycznej obserwacji, jak ludzie działają w tej przestrzeni, co robią w tej przestrzeni. To jest bardzo ważny design. Po to testujemy, żeby w sposób systematyczny i zaplanowany dostać informację zwrotną, czy to nasze rozwiązanie rzeczywiście działa i czy się ludziom podoba i czy przynosi jakąś korzyść.
No i dochodzimy do tego, jak design thinking może być wykorzystany w tych działaniach społecznych. Tam były te poszczególne etapy, które nie różnią się za bardzo oczywiście od tych biznesowych działań, ale dla mnie osobiście design thinking jest kapitalnym narzędziem do działań społecznych, bo to jest w ogóle dla mnie też demokratyzacja tego, co nazywamy innowacjami społecznymi. Nie wiem, z czym wam się kojarzą innowacje społeczne. Mi do tej pory się kojarzyło to z ekspertami, z mądrymi ludźmi, takimi, co to Nobla właśnie dostają, którzy wymyślają różne wspaniałe rozwiązania, są bardzo mądrzy, kreatywni, nie tacy jak my tutaj zwykli zjadacze chleba. Natomiast design thinking udowadnia, że włączanie ludzi, którzy są właśnie użytkownikami, którzy korzystają z danej oferty, usługi, sprawia, że jakość tworzenia tych nowych usług, produktów jest po prostu lepsza, jest wyższa. I tak samo to dotyczy to z innowacją, tak samo dotyczy to innowacji społecznych. Włączamy tutaj zwykłych ludzi, włączamy naszych użytkowników i jest to moim zdaniem bardzo ciekawy sposób też postrzegania tego, co to znaczy być kreatywnym. Tak? To nie jest wyjątkowy stan, myślę, że raczej to jest pewna metoda pracy i współpracy przede wszystkim, tak? Słuchania się wzajemnie. No i tak jak sobie pomyślałam, że sobie podsumuję to, co do tej pory robiłam i to, co się też pisze i mówi, jeżeli chodzi o design thinking w działaniach społecznych, to dla mnie też jest to trochę szansa dla Polski, powiem górnolotnie, dlatego że w Polsce mamy problem ze współpracą, tak mi się wydaje, takie też jak, no, tak mówią badania i takie jest moje doświadczenie. I mamy ten kapitał społeczny też dosyć niski, a design thinking wymaga zdecydowanie tego, żeby ludzie, którzy się nie znają, ludzie, którzy są z innych trochę bajek, współpracowali ze sobą. To jest ten interdyscyplinarny zespół, tak, który pracuje i który projektuje. I dla mnie to jest też takie wyjście ze swoich baniek, tak, że my zapraszamy ludzi, z którymi byśmy być może na co dzień nie współpracowali, ale którzy okazują się być bardzo ważni właśnie w tym projektowaniu design thinking. Ta kultura pracy i projektowania rozwiązań, dla mnie ona jest niezwykle ważna i wydaje mi się, że wbrew, co brzmi paradoksalnie, że w naszych organizacjach społecznych też często o tym zapominamy. No bo też nie jesteśmy wyjątkowi, mamy tą kulturę pracy, którą przynosimy też z miejsc pracy takiej zawodowej często. Czyli to, że brakuje nam ze sobą współpracy, pracy w małych grupach, wykorzystywania umiejętności społecznych, takich miękkich, i to jest naprawdę jakby coś, co wymusza tą współpracę w małych grupach ludzi, którzy się bardzo często różnią. To jest to, że właśnie nie krytykujemy się w czasie ideacji, że porażki są cenne. Coś mi się wydaje, co w Polsce jest też bardzo trudne, to jest taki chyba syndrom szkolny, że jak mamy tą dwójkę albo jedynkę, to już jest katastrofa, a w rzeczywistości dwójka, jedynka być może mogłaby nam bardziej pomóc niż ta czwórka, tak? Znaczy w takim sensie, że z porażki czy z jakichś błędów można naprawdę bardzo dużo wyciągnąć informacji. No i ten element budowania więzi z odbiorcami, ta kooperacja i to wspólne tworzenie od początku poprzez diagnozę, poprzez zaproszenie do zespołu projektowego, poprzez testowanie pewnych rozwiązań, to jest budowanie więzi z odbiorcami, to jest to słówko po angielsku, którego nie umiem dobrze przetłumaczyć, nie wiem, czy po polsku jest takie słowo, ten empowerment, czyli takie wzmacnianie naszych odbiorców, czyli że trochę to nie jest tak, że my na przykład w organizacjach społecznych uszczęśliwiamy świat i tworzymy jakieś wspaniałe rozwiązania społeczne, które nam się wydają właśnie bardzo istotne i ważne, bo my jesteśmy ekspertami, tylko my razem z tymi ludźmi w sposób podmiotowy tworzymy te rozwiązania. Myślę, że to też sprawia, i to też jest moje doświadczenie, że wtedy ci odbiorcy, ci użytkownicy bardziej to szanują i są bardziej jakby, no, utożsamiają się po prostu z tymi rozwiązaniami. No i szukanie nieszablonowych rozwiązań, tak? To, co jest jakby esencją innowacji, czyli jest to taka metoda, która, jeżeli będziemy robić ją tak krok po kroku, jak powiedziałam i pokazałam wam, naprawdę możemy czasami, jeżeli w tej ideacji dopuścimy te szalone pomysły, to możemy naprawdę dojść do bardzo nieszablonowych rozwiązań i bardzo nietypowych, a wydaje mi się, że to jest też bardzo potrzebne w naszych działaniach społecznych, bo no mamy te 20 lat działania organizacji pozarządowych i mam wrażenie, że trochę czasami już działamy sztampowo, tak? Działamy na zasadzie kopiuj, kopiuj wklej.
Tutaj chciałabym na koniec Wam dać tylko trzy linki. Może to jest mało, ale wydaje mi się, że to są takie rzeczy, z których ja też na co dzień korzystam i które, zwłaszcza ten ostatni, mnie też zachwycił. To jest taka rozmowa Wojtka Ławniczaka o design thinking. To jest, co prawda, dotyczy to marketingu, ale absolutnie można to ze sobą powiązać. Dużo fajnych myśli, też takich właśnie takiego polskiego kontekstu. Ten pierwszy link jest anglojęzyczny, tam są materiały anglojęzyczne, czyli ten IDEO, to jest ta organizacja, która pojawiła się na Uniwersytecie w Stanfordzie. A tutaj bacie jeszcze raz właśnie ten element tych narzędzi właśnie, które wam pokazywałam. No i słuchajcie, z mojej strony to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o taką część bardziej wykładową, natomiast bardzo bym chciała was zapytać na koniec o to, jakie macie jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o design thinking? Zdaję sobie sprawę z tego, że przeszliśmy bardzo szybko i na pewno no, nie tak dogłębnie, być może jak trzeba by było w dłuższym etapie, na dłuższym czasie przez ten proces. Bardzo jestem ciekawa, czy wydaje Wam się, że da się to zrobić właśnie w tych społecznych działaniach, bo tak jak powiedziałam, jest to taki model biznesowy. Tak, prezentację dostaniecie. Pan Jarek się pyta, jak najbardziej. Tak, zapraszam na stronę maszgłos.pl. Od początku przyszłego tygodnia będzie dostępna w części webinaria i w aktualnościach. To chciałabym się zapytać Was, jak Wam się wydaje? Czy Was to przekonuje, czy da się to wykorzystać do działań społecznych, do działań Waszych organizacji? Bardzo jestem ciekawa tego. Dobrze, że ktoś pisze, bo już się przestraszyłam, że nikogo nie ma. Jest dużo osób, im bliżej końca, tym więcej, a jeszcze mamy obiecaną mapę na koniec, tak? Dobrze, zrobimy Malowanie mapę. mapy. Tak, ja też pamiętam i mam nadzieję, że to zrobimy. Może jest ktoś z Nowego Jorku. Okej, Ewa pisze, że chętnie skorzysta, Kinga też. Bardzo zachęcam, możecie też się ze mną kontaktować. Myślę, bardzo chętnie Wam w miarę możliwości będę pomagać. I też chcę Was bardzo zachęcić do tego, żebyście próbowali właśnie, żebyście testowali, żebyście trochę bawili się tą metodą, dlatego że tutaj nie trzeba być jakimś nie wiadomo jakim ekspertem. Trochę powiem przekornie, jest mnóstwo szkoleń z design thinking, bardzo drogich. Natomiast moim zdaniem tej metody można się naprawdę nauczyć poprzez właśnie testowanie, zgodnie jakby z duchem design thinking, tak? Widzę, że Lucja pisze, że też korzystała z tych rozwiązań. Oczywiście nawet nie wiedziała, że to są elementy design thinking, dlatego że no to zostało nazwane jako design thinking, ale w rzeczywistości design thinking jakby zbiera doświadczenia bardzo różnych metodyk i tego, co się dzieje w działaniach właśnie takich społecznych. I też myślę, że możecie spokojnie korzystać z tych różnych elementów. Pani Kinga, tutaj podaję Tak? taką informację, że przydałby się warsztat praktyczny najchętniej w Warszawie. To chyba możemy powiedzieć, że we wrześniu, prawda? W ramach Masz Głos było to szkolenie takie wojewódzkie właśnie w Warszawie i w jego ramach prowadziłaś warsztaty właśnie z Tak, tego tak, tak. obszaru, ale może możemy liczyć na powtórkę co No jakiś tak, bo tutaj czas. też jest ważne, żeby przejść w tak szkoleniowo przez te wszystkie etapy, tak? Bo myślę, że właśnie ten moment prototypowania i testowania jest bardzo ważny i też jest bardzo trudny chyba w działaniach społecznych. Ewa pisze, że nie było takiego szkolenia, żałuję to. Nie. Właśnie, ale słuchajcie, te błędy są naprawdę czymś dobrym. Jakby spokojnie zastanówcie się, jakie to były błędy i wróćcie. I jakby błędy dają nam bardzo dużo wiedzy. Bardzo dużo wiedzy. Więc myślę, że to jest ważne, żeby się nie przejmować też tymi błędami, tylko wyciągać wnioski. Pytanie pana Jarosława, jak się uchronić przed brakiem chęci wyjścia ze strefy komfortu mieszkańców? Chyba nie do końca rozumiem. Pytanie, No. jak, nie, może pan Jarosław jeszcze zechciałby dopisać, wyjaśnić? Chyba, że ty, Alicja, jesteś w stanie mi przetłumaczyć. Jak się Nie. uchronić, nie, wolę nie tutaj może nadinterpretować, jak się uchronić przed brakiem chęci wyjścia ze strefy komfortu mieszkańców?
Może za chwilę się dowiemy Znaczy, szerzej. strefa komfortu to jest na pewno nasza, wyjście z naszej strefy komfortu. To znaczy, my musimy wyjść do ludzi i ich pytać, tak? I jakby trochę wychodzimy z takiej roli ekspertów, tych, którzy wiedzą, tak? A często grzeszymy tym w organizacjach społecznych, w samorządach na przykład też. Ale to wyjście do ludzi nie jest tak, nie jest łatwe, ale naprawdę. No, mogę wam powiedzieć jakby z własnego doświadczenia, że się opłaca. Wtedy po prostu strzelamy prosto do bramki, tak? Tak jak mieliście to zdjęcie z tym strzelaniem, czy z tym rzucaniem do tarczy i wtedy po prostu jesteśmy w stanie bardziej bliżej tej dziesiątki trafić, a nie gdzieś strzelać nie wiadomo i robić projekty, które są nikomu niepotrzebne. Standardowo mieszkańcy nie chcą zmian. Pani Jarek pisze, już pisze. To znaczy tak, bo my nie możemy ich pytać o to, jakich zmian chcą. My musimy ich zapytać, właśnie jeżeli mamy tą design thinking, stosujemy tą metodę, jak oni się czują w tej sytuacji, w której są. Na przykład, jeżeli mają jakąś usługę, która jest niezbyt wystarczająca, nie działa dobrze według nas, tak? Zobaczyć, jak oni korzystają z tej usługi, tak? Ludzie czasami, znaczy nam się czasami wydaje, że ludzie nie chcą zmian, dlatego że być może nie pytamy ich tak, jak trzeba. To znaczy, oni mogą tego nie wiedzieć, tak, że w jaki sposób można rozwiązać ich problemy. Musimy razem z nimi krok po kroku, towarzysząc im trochę, zapytać ich o to, tak? Okej, słuchajcie, a czy ja bym mogła jeszcze na koniec, jeszcze możecie spokojnie jeszcze pisać, bo bardzo chcę wykorzystać, bo nigdy tego nie robiłam. Chcę skorzystać z tej okazji, żeby zaprosić was do tego, ile jeszcze mamy osób? 31, trochę osób jeszcze ze dwie osoby nam już może opuściły, ponieważ ja nie umiem rysować granic Polski. Doszłam do wniosku, żeby nie było skandalu ogólnopolskiego, to narysuję. Coś, co okazało się, że bardzo mi przypomina kształt Polski, nie jest to jakaś agitacja polityczna. Tu jest Warszawa, to jest mapa Polski, tu jest Zakopane, trochę nam się przesunęło, ale to nic. Chciałabym, żebyście zaznaczyli, daję wam w tej chwili taką możliwość, jestem ciekawa, czy to się uda. O, zablokowany jest Alicja, wiesz, może ty możesz. Już próbuję. Czy ja No. mogę? Ja Czy możecie mogę. napisać kropeczkami, skąd jesteście, zaznaczyć? Taki eksperyment. Aha, nie, państwo nie mogą. Czyli A coś dlaczego tam nie mogą? szwankuje system. Nie działa. A testowałyśmy to przed i jakoś działało. No, to jest bardzo ciekawe. Tak, testowałyśmy na sobie. O, widzicie, i to jest przykład, że nie wolno testować tylko na sobie, tylko trzeba było zaprosić próbną Właśnie. grupę, która będzie to robić. Na jakimś innym webinarze działał, wiem, dlatego chciałam z tego skorzystać. Po prostu muszą Państwo uczestniczyć za miesiąc w webinarze. Podejmiemy drugą próbę. Ale Okej. wiemy, Wrocław. Możemy pana Macieja zaznaczyć, proszę, Wrocław. Białystok. Białystok, Wrocław. Możecie pisać w komentarzach, jak najbardziej, tak? Poznań, Warszawa, super. Świetnie. O, ja narysowałam i widzę kropkę. Pytanie, czemu pani nie widzą? O, no jednak. To jest bardzo ciekawe. O, super, Hajnówka. Bardzo się cieszę, bo w Hajnówce właśnie prowadziliśmy też rewitalizację z elementami design thinking i wydaje mi się, że to bardzo fajnie poszło. I Hajnówka ma świetny program rewitalizacji, także pozdrawiam Hajnówkę. No, to widzę rzeczywiście cała Polska z nami jest. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz chciałam na koniec was bardzo zachęcić do tego, żebyście czytali o design thinking. Jest materiału dużo po angielsku, po polsku troszkę mniej, ale korzystajcie też z tych narzędzi, które wam tutaj pokazywałam. One są też bardzo proste i nie bójcie się. Znaczy, bardzo was zachęcam, bo to nie jest bardzo eksperckie narzędzie. Naprawdę można fajnie wykorzystać w sposób twórczy tą metodę w takich naszych działaniach. Ja Oddaję głos do Warszawy. ze strony organizatora akcji Masz Głos Fundacji Batorego bardzo Państwu dziękuję za tak liczny udział o dość późnej porze. Kasi Sztobrutkowskiej ogromnie dziękuję za bardzo treściwe, wartościowe webinarium i możecie Państwo liczyć na tę prezentację. Ona będzie do pobrania na stronie właśnie maszgłos.pl.
PL od początku przyszłego tygodnia. I też śledźcie Państwo naszą stronę na Facebooku pod hasłem oczywiście Masz Głos, bo powiemy już wkrótce, jakie będzie kolejne webinarium za miesiąc. Także serdecznie zapraszamy. No ja Dobrej bardzo nocy. dziękuję, a jeszcze sobie poczytam, bo jeszcze jakieś fajne są informacje zwrotne. Zrobię sobie dobry wieczór, dzięki Wam. Bardzo Wam dziękuję. Także bądźcie z nami i bądźcie z Design Thinking. Do usłyszenia i do zobaczenia.